Jeszcze kilkadziesiąt lat temu sercem każdego miasta w Hiszpanii było jego mercado, czyli taki zwykły ryneczek, gdzie można było sobie przyjść, kupić jakieś mięcho, czy jakieś warzywka, czy owoce i po prostu spędzić czas ze znajomymi przy piwku. Fajnie jest patrzeć to, jak jesteś w takich miastach, fajnie jest patrzeć na to, że to cały czas żyje. Ci Hiszpanie cały czas tu rano przychodzą, robią sobie zakupy na cały dzień. Właśnie na tym mercado zrodził się pomysł powstania jedynego w swoim rodzaju klubu piłkarskiego w Hiszpanii, o którym powiem wam później. Witam w Jerez de la Frontera! Zacznę ten film od takich trzech rzeczy, które mieszkańcy Jerez uwielbiają najbardziej, czyli flamenco, wino i piłka nożna. Ole! Ole! Reportero i... W wielu miastach z Andaluzji usłyszycie, że to stolica flamenco, czy kolebka flamenco. Po Jerez także. Z tym, że w przypadku Jerez jest to dosyć uzasadnione, bo od 23 lat odbywa się tu największy festiwal flamenco na świecie. W sumie to jest powód, dla którego jestem w Jerez, bo moja dziewczyna tutaj tańczy. No i takim najważniejszym wydarzeniem każdego dnia festiwalu jest spektakl w Teatrze Villa Marta. No i tam występują największe gwiazdy flamenco, jakie możecie sobie tylko wyobrazić. Jedne z nich prezentują takie typowo tradycyjne flamenco, inne szukają fuzji z jakimiś innymi gatunkami. Tak jak chociażby przedwczoraj byłem na spektaklu Ewy Yerbabueny, takiej legendarnej tancerki flamenco, która połączyła flamenco z tradycją japońską, więc mogłem zobaczyć taniec flamenco połączony z takim tradycyjnym japońskim śpiewem. Padło to tak średnio, bo kolejnego dnia był koncert Conchi Jareño i to już było takie typowo tradycyjne flamenco. Ona też tak zapowiadała, że chce taki właśnie koncert zrobić. No i ten koncert dużo bardziej porwał publikę w Teatrze Villa Marta. A sam teatr też jest dosyć niezwykły. Mimo że Jerez nie jest jakimś ogromnym miastem, to ten teatr jest naprawdę duży i pomieści ponad 1200 osób. I co ciekawe, większość ze spektakli tego dwutygodniowego festiwalu jest wyprzedana. Bardzo fajny jest w tym roku także plakat tego festiwalu, bo on pokazuje to, co tak naprawdę ten festiwal tworzy, czyli ludzi z różnych kultur, którzy tu przyjeżdżają z całego świata, biorą udział w warsztatach, czy po prostu przyjeżdżają oglądać spektakle. No i co fajne, zauważają to też nawet artyści. Koncertach w Teatro Villa Marta, po tych dużych koncertach przychodzi się do takich mniejszych tabanko flamenco, takich jak chociażby tabanko a la Feria, z którego filmiki wam pokazuję. W wcześniejszych edycjach festiwalu tych miejsc, gdzie można oglądać flamenco za darmo, było dużo więcej. Teraz pozostały tak naprawdę już kilka, ale to jest też mega fajne, bo ci ludzie, widać tam, że ci ludzie się po prostu znają już z poprzednich edycji, oni żyją tym flamenco i zawsze po takim jednym występie, już gdzieś w nocy później, zaczyna się taka impreza, gdzie każdy po prostu może sobie zaimprowizować, wszyscy śpiewają, to jest mega fajne. Bardzo fajny klimat, żeby wypić sobie Jerez czy jakieś piwko i po prostu posłuchać, popatrzeć, jak to wygląda. Thank you.
A dzisiaj, 28 lutego, jest Dzień Andaluzji. Akurat tak się złożyło, że wypada w trakcie festiwalu. No i postanowiono to uczcić takim happeningiem gitarowym, na którym około setki gitarzystów chętnych zagra wspólnie flamenco. Na sam początek na taką rozgrzewkę zagrają falsetę Polbureria z Manuela Morao. A potem, już jako taki główny element wydarzenia, wspólnie zagrają napisany na gitary flamenco hymn Andaluzji. No, miała być setka gitarzystów i ludzi przyszło naprawdę dużo. Na samych gitarzystów naliczyłem może z 10 na razie. No, myślę, że dużo osób przyszło tu też dlatego, że samo wydarzenie poprowadzi Santiago Lara. Naprawdę znany gitarzysta flamenco pochodzący właśnie z Jerez. I być może tak mało gitarzystów jest właśnie dlatego, że nieśmiało im było zagrać przed mistrzem. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Vamos a tocar el himno, vamos a tocarlo varias veces y nada, espero que guste. Bueno, ¿cómo le ha gustado este evento de hoy? ¿Qué significa para usted Andalucía? Bueno, porque es un día especial hoy. Hombre, es un día muy bonito, ¿no? Andalucía para mí es mi tierra y el evento de hoy creo que es una cosa maravillosa, ¿no? Para festejar un día tan bonito y tocando la guitarra, ¿no? Que es un instrumento tan nuestro, tan andaluz, tan español. Natomiast jest tak roztańczone, że tańczą tutaj nawet konie. I tego tańca uczą się w Królewskiej Akademii Sztuki Jeździeckiej. I warto ją odwiedzić nie tylko ze względu na to, że jest piękna pod względem architektonicznym, ale też chociażby dlatego, żeby sam ten spektakl zobaczyć, jak te konie po prostu tańczą, bo wygląda to niezwykle. A jeśli same konie was kręcą bardziej niż flamenco, to musicie przyjechać tutaj w maju, bo w maju odbywa się w Jerez Feria de Caballo, czyli takie święto konia po prostu. No i kobiety zakładają wtedy te piękne, barwne andaluzyjskie suknie, mężczyźni też. Ubierają się dużo bardziej elegancko, taki strój, elegancki strój do jazdy konnej. A Jerez słynie też z tego, że produkuje się tu mnóstwo wina, zwanego właśnie Jerez, czy szerzej kojarzonego pod nazwą Sherry, bo pod taką właśnie nazwą rozpropagowali to wina Anglicy, tylko że Sherry pisane w ten sposób, a nie w ten sposób. Żeby nie mylić tego z polską wiśniówką. Ja niedawno miałem taki przypadek, bo jeden z polskich browarów wypuścił limitowaną edycję Portera Sherry Cask Edition. No i poszedłem sobie do jednego z większych sklepów alkoholowych w Poznaniu. Zapytałem pana ekspedienta, czy mają może tego Portera Sherry Cask Edition? No i pan mi powiedział, że niestety nie. Ale tutaj z kolei za to mamy inne portery wiśniowe. Nie, Sherry to nie jest wiśnióweczka. To jest wino wzmacniane. Czyli takie, które ma po prostu więcej procent niż normalne wino. To Sherry ma od tak 15 do ponad 20%. Innym winem wzmacnianym, trochę szerzej znanym w Polsce jest Porto. Na pewno je kojarzycie. Istnieje naprawdę dużo odmian tego wina. Od takich bardziej wytrawnych jak Fino czy Manzanilla, przez te bardziej słodkie jak chociażby takie słodko-kwaśne jak chociażby Oloroso, do tych już takich najbardziej słodkich jak Pedro Ximenez. Wiecie, zależy od tego, jakie winogrono zostają użyte przy produkcji danego wina. Pedro Ximenez to są te właśnie odmiany winogron, z których robi się słodkie wina. Fino czy Manzanilla powstaje z odmiany Palomino. W Jerez jest mnóstwo bodek, które możecie sobie odwiedzić i popatrzeć, jak to wino powstaje. Ja teraz krążę pod najsłynniejszą chyba bodegą w Jerez, czy w ogóle najsłynniejszym Jerez na świecie, pod bodegą Tio Pepe. Możecie kojarzyć ją właśnie chociażby z tego słynnego logo.
czyli butelka wina ubrana w kapelusz, kamizelkę, bardzo fajne. Możecie zwiedzić tę bodegę, ja ją zwiedziłem i szczerze to wam nie polecam. Myślałem, że to będzie wyglądało trochę inaczej, to znaczy, że po prostu sobie tam pochodzimy, porobimy fotki, dowiemy się czegoś na temat tego wina, a wsadzono nas do takiego pociągu, w którym zostaliśmy uwięzieni po całym terenie bodegi, a żeby było śmieszniej, ten teren wcale nie jest jakiś taki ogromny. Po prostu na luzie można było to przejść, no ale wiadomo, turyści przyjeżdżają, trzeba ich wsadzić do takiej ciuchci. Ja bardzo lubię Jerez i polecam wam spróbowanie szczególnie tych odmian słodkich, bo odmiana Pedro Ximénez, czy Crema, o której wcześniej też nie wspomniałem, jest trochę mniej słodka niż Pedro Ximénez. Pedro Ximeneza można tak naprawdę sobie wypić na deser. Ma taką konsystencję już właściwie likieru. To też zależy, jaki rodzaj tego wina kupicie, jaką markę. Jerez jest taki fajny bar flamenco, nazywa się to Banco El Pasaje. I tam dają naprawdę już taką mocną, gęstą odmianę Pedro Ximeneza. A za mną założyciel tej bodegi, Manuel Maria González Angel, a przy nim beczka z imieniem jego wujka. To nie znaczy oczywiście, że w tej beczce znajduje się jego wujek, bo to by było trochę creepy, ale właśnie pan Pepe był wujkiem założyciela tej bodegi, który postanowił swoje najlepsze wino, czyli pino, nazwać właśnie Tio Pepe. No i trochę go unieśmiertelnił w ten sposób. Tak jak już wam powiedziałem, że Jerez nie jest zbyt popularnym winem w Polsce, tak być może znają ją ci z was, którzy piją whisky. Bo dość często przy dojrzewaniu czy finiszowaniu whisky typu single malt używa się beczek właśnie po Jerez, w różnych jego odmianach, czy to po Oloroso, czy po Fino. Właściwie każdy region produkcyjny whisky szkockiej w Szkocji korzysta z beczek tego typu. To nie znaczy oczywiście, że każda z whisky, która tam powstaje, jest dojrzewana czy finiszowana w beczkach po Jerez. Natomiast odmiany whisky, które są dojrzewane w ten sposób, są naprawdę dobre, mają trochę ciemniejszą barwę. Takie dojrzewanie wpływa według mnie szczególnie na ich zapach. Aha, no i nie wiem czy wiecie, ale ten najbardziej rozpoznawalny symbol Hiszpanii, czyli czarny byk, wcale nie wziął się od Corridy, tylko też od Jerez. A dokładnie od firmy, która jest konkurencją dla Tio Pepe, od Osborna, bo właśnie ten czarny byk jest logo tej firmy. I Osborne w latach 50. jeszcze ubiegłego wieku zaczął wystawiać go po prostu najpierw drewniane makiety tego byka, później metalowe przy autostradach w Hiszpanii. To się stało na tyle popularne, że zostało właściwie symbolem Hiszpanii. Takie ładne tutaj drzewko. Migdałowiec chyba, bo kwitną. Tenia freka la anchoa! Llega pa freka la hueva! Jeśli kiedykolwiek oglądaliście mecz piłki nożnej, a mogło wam się zdarzyć, to pewnie usłyszeliście takie określenie, że dany piłkarz tańczy z piłką w polu karnym. Dość popularne wśród komentatorów. Natomiast w Jerez takie stwierdzenie ma dużo większą rację bytu, ponieważ flamenco i piłka nożna to dwie największe pasje mieszkańców Andaluzji. No i w Jerez te dwie pasje udało się połączyć w jeden klub. Flamenco CF. Ponad 50 lat temu pracownicy tego Mercado, który wam pokazywałem, stwierdzili sobie: kurczę, no załóżmy sobie klub piłkarski, nie? Pokopiemy sobie trochę w nogę na takim szczeblu, na polskiej okręgówki, można to powiedzieć. I założyli, a że ich pasją było też flamenco, no to klub nazywał się Flamenco CF. Ich najbardziej rozpoznawalnym elementem były czarne koszulki w białe kropki. Mega fajne koszulki. Chciałbym dzisiaj sobie taką koszulkę kupić, bo uwielbiam retro koszulki piłkarskie. Nie można nigdzie takiej dostać niestety. Właściwie nie kojarzę zespołu, który mógłby mieć koszulki w kropki. Jeśli kojarzycie wy, to napiszcie mi w komentarzu. Wiem, że Herenveen holenderskie ma koszulki w paski z motywem takich czerwonych serduszek, co trochę z daleka przypomina kropki. No i właśnie takie Flamenco CF grało sobie w tych ligach okręgowych. Później w kolejnych latach skupiło się tak bardziej na szkoleniu młodzieży, bo zauważyli, że po prostu rywalizacja z dużo bardziej popularnym klubem Jerez CD im nie wychodzi najlepiej. Stwierdzili, że po prostu spróbują dorównać im na poziomie szkolenia młodzieży. No i to przez długi czas wychodziło. No ale na przełomie wieków zabrakło pieniędzy na rozwój tego klubu. No i niestety przestał istnieć. Reaktywowano go kilka lat temu,
ale teraz też dosyć słabo to działa. Ale jego historia jest bardzo ciekawa i wyszło z niego kilku piłkarzy, którzy zrobili później karierę. Jednym z takich bardziej znanych jest Juanlu, ale to też nie jest w ogóle piłkarz, który mógłby coś znaczyć na arenie międzynarodowej. A dużo więcej osób z przeszłością piłkarską w tym klubie po prostu poświęciło się flamenco i tam zrobiło naprawdę dużą karierę. I jedną z takich osób jest śpiewak Capullo de Jerez. Akurat trafiliśmy na próby procesji na Semana Santa, więc chodźcie, pokażę wam, jak to wygląda od środka, te całe konstrukcje, jak oni to wszystko noszą. Prawda, bez jeszcze figur, ale przynajmniej będziecie widzieli, jak ci wszyscy chłopacy tam w środku się zbierają, żeby to wszystko fajnie unieść. Chodźcie. Jerez też ma swoją katedrę. Jest duża, ale mniejsza niż ta w Sewilli oczywiście. Ale warto ją zobaczyć chociażby dlatego, że jest dużo bardziej skromna niż ta w Sewilli wewnątrz. I wnętrze jest dużo chłodniejsze. Ona w ogóle przez długi czas była kolegiatą, a tak naprawdę katedrą stała się dopiero w latach 80. XX wieku. Do jej środka warto wejść też dlatego, że można tam podziwiać kilka fajnych dzieł sztuki. Z tego co wiem, jest jedno dzieło Zurbarana. A to, podobnie jak Giralda, dawny minaret. Teraz też przekształcony w wieżę dzwonniczą. I można sobie tam wejść i podziwiać widoczki. I zamierzam to właśnie teraz zrobić. Mam nadzieję, że spodobał wam się odcinek o Jerez. Jeśli tak, no to dajcie łapy w górę. A możecie dać. Możecie też zasubskrybować, jeśli wam się podobało, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i do zobaczenia za 2 tygodnie w kolejnym wideo na temat Hiszpanii. Churroski, proszę bardzo. 10 rano, 15 stopni w cieniu, jest luty. Tak się żyje.